Cześć, dzisiaj bitwa na Panterze M10, bitwa na nowej mapie, mapie Pilsno. No cóż, teoretycznie troszeczkę wiem o tej mapie, raz nawet oglądałem filmik. To w sumie, tak, to troszkę wiem, jak ta mapa wygląda. Ale to była pierwsza moja bitwa na tej mapie rozegrana. I w tym momencie pozdrawiam również kolegę Kulkę z SU85, pytał się, czy nagrywam. No, nie nagrywałem, nie mam jeszcze zwyczaju nagrywać na żywo. Za dużo tego materiału byłoby. I tak więc nie nagrywałem, ale jednak ostatecznie ta bitwa na kanale się znalazła. Tak więc pozdrawiam serdecznie. Pantera M10, mój... No, ulubiony czołg swego czasu do zarabiania, w sumie jedyny. Mamy tutaj Sturemila, pojechałem środkiem, gdzieś tam do przodu, wyrwałem za LC-kiem. Jest Sturemil, jest nasz kolega Kulka, nie trafiam niestety, gdzieś tam jakieś, nie wiem, o, teraz trafiłem. Tam jakieś fałdy terenu przeszkadzają i nie mogę dobrze wycelować. Pokarany zostałem przez Sturemila. Na szczęście tylko za 276. I odgryzam mu się jak mogę. No, to i tak nie wyszło najlepiej. 418 zadanych uszkodzeń, a 276 przyjętych. Lecimy dalej. Pojawił się za to Is. I teraz będzie bardzo fajna rzecz, bo... przyjechał tutaj również KW2, KW2 przyjechała i o, zobaczcie, i ona zrobi świetną robotę. Ten Is jest w strasznych tarapatach, chciałem go teraz oflankować, ale tutaj pojawiła się, no właśnie, kawulec. On pewnie ma trolla, tak myślałem, tak właśnie, więc jest groźny. Jeszcze wyjechał na mnie AMX. I zamiast pomóc Kawulcowi w rozpracowaniu Isa, musiałem się wycofać. Kawulec jednak sobie radzi. O! Ten strzał zlamiłem, niepotrzebny auto-aim. Teraz AMX-a już postaram się wykończyć. Tak jest. I zabieram się do Isa, który ledwo już żyje. Ale przynajmniej w ten sposób spłacam dług wobec KW2. Która też już naprawdę dobrą robotę zrobiła i dzięki niej jakby ocalałem, powstrzymała tego Isa. Cóż, no i teraz robi się problem. Mam tutaj bardzo fajne cele, jednak między innymi Kulkę, ale muszę wracać. Muszę wracać i prawdę mówiąc zobaczyłem dwa czołgi na kapie, nie mam żadnych szans na powrót. Kompletnie. No, żal mi było zostawiać te dwa TD-ki. Napisałem, no i wiadomo jak napisałem. Gdyż też jeszcze nie znam takiej mapy. Myślałem, że tutaj są jakieś zabudowania, tego typu. Ale zobaczcie, ten kap jest na otwartym terenie. Więc powrót był dość szybki. I zapomniałem jeszcze jedno. Mapa jest dość mała. 800 metrów tylko. Bok kwadratu liczy. Tak więc powrót jest jednak mimo wszystko szybki. Z tym E25 trochę się bawimy. On mnie nie może przebić, ja jego też nie mogę przebić. Strzelam gdzieś tam w jarzmo, pocisk gdzieś tam tańczy. Ten strzał ostatni nie wiem czemu nie wszedł. Jednak wcześniej wiadomo strzelałem jak ostatni noob. I... no... no cóż, bitwa nie jest jakaś rewelacyjna, taka zwykła na Panterze M10, ale jednak nowa mapa, więc materiał będzie dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji spotkać się na tej mapie, w bitwie. KW2 znowu świetną robotę, wykończył Kulkę. Tak... no i zostały dwa TD-ki. Dwóch dobrych graczy. Jest Sturemil. Przymierza się do mnie.
Nie przebił mnie, niestety, dla niego. I został przez kawulca załatwiony. Lecę dalej. Została tylko szkoda. Szkoda, szkoda, że tak mało tylko HP ma. Wali z Golda. Wali z Golda i... No nie, nie wiem czemu. Ta Skoda... A nie, ma taką penetrację bodajże z... 132 bodajże. Więc to nie jest mało. Ja mam 150, będąc siódemką. Ale wiadomo, może się na Panterze M10 odbić. Więc teraz kolega wali ze złota i ucieka. Zwiewa, gdzie pieprz rośnie. Tutaj jest trochę zielonego terenu. Trochę górek. Jak nie ma artylerii, to można się tutaj ładnie pobawić. Ukrycie kadłuba, gry na wieżę. I właśnie tylko wieża w tej Skodzie teraz wystaje. Dalej wali ze złota, ale jednak hity nie są tak dobre jak APCR-y. I się odbija od mojej wieży, od jarzma. Dobrze, przejdźmy do wyników. Padła masterka i stalowa ściana. Tylko 2186 zadanych uszkodzeń, 5 fragów, 1118 expa. Widocznie dużo nowych graczy kupiło Panterę M10 i nie ogarniają. Kiedyś za ten wynik byłaby co najwyżej pierwsza klasa. No, tu też nic rewelacyjnego, 865 zadrukowanych przez pancerz, do tego utracone HP dało w stalową ścianę. Zarobek 41 tysięcy. Na czysto, bez konta premium. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.